czerwcu 2008 roku policja w południowej Walii odebrała telefon od 17-letniej Nicole Twomey. Na jaw wyszło trwające przeszło 10 lat molestowanie dwóch sióstr, Nicole i Emmy. Oprawcą był ich ojciec. Myślał sobie, skoro mam okazję, to czemu nie? Nie był ojcem, ale potworem. Wiedziałam, że muszę iść na policję. Brytyjskie tabu. Oto historię mrocznych zbrodni popełnionych w łonie rodziny. Dotyczą one morderstw. Laura widziała, jak zastrzelono jej matkę. Odebrał życie Alison i Tani. Zabójstw dzieci. To wyjątkowo brutalne zabójstwo. Zadźgał moją córkę i wnuczkę. I kazirodztwa. Przestał być jej ojcem. Stał się seksualnym drapieżnikiem. Nigdy bym nie przypuszczała, że mnie zgwałci. To mój tata. Dwie siostry, jeden gwałciciel. Nasz ojciec. Nicole Twomey urodziła się 30 listopada 1990 roku w walijskim Port Talbot. Ma starszego brata Iana oraz siostrę Emmę. Emma i Nicole dobrze wspominają wczesne dzieciństwo. Jestem najmłodsza. Emma jest 5 lat starsza. Nasza rodzina była bardzo zżyta. Wyglądaliśmy na idealną, szczęśliwą rodzinę. Wszystko robiliśmy razem. Nicole była blisko związana z ojcem Kevinem. Tata był radosnym człowiekiem. Pomagał w domu, opiekował się mną i Emma. Był wspaniałym ojcem. Kevin Twomey zachęcał córki do śpiewania. Muzyka była dla nas bardzo ważna. Uwielbiałyśmy śpiewać, tak jak tata i mama, gdy byli młodsi. Siostry od małego należały do grupy teatralnej. Ich ojciec wysyłał Emmę na konkursy wokalne. Lubiłam to. Gdy wygrałam pierwszy konkurs, pomyślałam, że chcę to robić do końca życia. Była dla mnie wzorem. Chciałam robić wszystko to, co ona. Psycholog Emma Kenny pracuje z ofiarami wykorzystywania w domu. Przygląda się życiu rodziny Twomeyów. Dziewczynki wiedziały, że ich życie jest normalne. Były szczęśliwe. Wiedziały też, że w domu rządził tata. On zajmował się pieniędzmi i podejmował decyzje. Był bardzo silny. Mamę poznał w młodym wieku i nad nią też miał kontrolę. Bez niego nie podejmowała żadnych decyzji. Chyba się go bała. Detektyw Tracy Wheeler od ponad 10 lat pracuje z ofiarami molestowania. W zachowaniu Twomeya rozpoznała znaki ostrzegawcze. Ponieważ to on zarządzał finansami, reszta domowników czuła, że on jest najważniejszym członkiem rodziny. Twomey pracował ze słabszymi z dziećmi. Był cenionym mieszkańcem.
Tata udzielał się społecznie, czy to podczas meczów krykieta, czy jako Święty Mikołaj. Wszyscy go szanowali. Ja również. Byłam z niego dumna. Emma i Nicola idealizowały ojca i widziały, jakim szacunkiem darzą go inni. Tumi dbał o to, by dzieci widywały go wśród innych. Po kilku drinkach chodził na parkiet. Zapraszał nieznajomych do tańca. Był lubiany za to, że nie bał się być w centrum uwagi. Nawet jeśli wyglądał przy tym głupio. Emma i Nicola postrzegają ojca za wzór do naśladowania. Doktor Kerry Nixon uważa jednak, że w ten sposób Tumi przygotowywał podłoże do dalszych poczynań. Tumi chciał, by wszyscy widzieli w nim idealnego męża i ojca, szanowanego członka społeczności. To elementy narcystyczne. Przestępcy seksualni często przez lata przygotowują swoje ofiary. Wszystko planują i wpływają na otoczenie, aby móc zrealizować swoje zamiary. Pod tym względem Tumi jest typowym przestępcą seksualnym. Tumi wkrótce w najgorszy możliwy sposób zdradzi zaufanie swoich córek. Osoba popełniająca zbrodnie przeciwko dzieciom, czy to mężczyzna, czy kobieta, szczegółowo obmyśla każdy swój krok. Na początku sprawdza, czy wybrana przez nich ofiara jest uległa i przyzwoli na to, co przestępca chce zrobić. W 1996 roku Tumi zaatakował 10-letnią Emmę. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nikki była chora. Leżała na kanapie na dole. Tata zawołał mnie na górę. Powiedział, że chce mi dać pieniądze do skarbonki. Kazał mi zamknąć oczy i wystawić dłonie. Nie położył na nich pieniędzy. Otworzyłam oczy i przerażona uciekłam na dół. Ukryłam się za siostrą, ale ona spała. Starałam się nie myśleć o tym, co wydarzyło się na górze. Na dłoniach położył jej swojego penisa. Chciał sprawdzić jej reakcję oraz to, jak dużą kontrolę miał nad nią. Reakcja Emmy była ostrzeżeniem dla ojca. Wiedząc, że jej się to nie spodobało, uznał, że niebezpiecznie byłoby to kontynuować, bo mogłaby komuś powiedzieć. Tumi musiał dopilnować, by Emma nie pisnęła ani słowa. Tata zszedł na dół i powiedział, że to nasz sekret. I że i tak nikt mi nie uwierzy. Potem, jak gdyby nigdy nic, poszedł do kuchni. Ale Tumi nie skończył ani z nią, ani z 5-letnią Nicolą. Postanowił skierować uwagę na swoją młodszą córkę.
Tumi był dobry dla innych, ale w jego domu rozpoczynał się 12-letni terror. Bardzo kochałam tatę. Nie sądziłam, że może mnie tak skrzywdzić. Dzieciństwo sióstr zostało zniszczone przez ich ukochanego ojca. Myślał sobie, skoro mam okazję, to czemu nie? Program zawiera treści przeznaczone dla dorosłych. Jest rok 1996. Kevin Tumi z Walii jest szanowanym ojcem trójki dzieci. Wszyscy w mieście wiedzieli, kim jesteśmy. Dziećmi Kevina. Znali nas jako jego rodzinę. W domu Tumi zaczął molestować 10-letnią Emmę. Nie był wtedy sobą. Nie był moim tatą. To tak, jakby ktoś obcy wchodził w jego ciało. Chociaż Emma odrzuca ojca, Tracy Wheeler uważa, że napastnicy seksualni wypróbowują różne metody zbliżenia się do ofiar. Delikatnie ich dotykają, zaczepiają. Używają słów o podtekście seksualnym. Lub zostawiają pornografię na widoku, aby zobaczyć reakcję dziecka. Jeżeli jest pozytywna dla napastnika, czyli jeśli dziecko nikomu o tym nie mówi, wtedy napastnik czuje, że ma kontrolę i może posuwać się coraz dalej. Then what that would do for the offender is reinforce the fact that they would have quite a lot of power over that child and they would take it further and further and further. 10-letnia Emma boi się zostawać sama z ojcem. Gdy wiedział, że przez godzinę czy dwie nikogo nie będzie w domu, wtedy myślał sobie, skoro mam okazję, to czemu nie? Parę tygodni później Tumi znów sprawdza Emmę. Rano obudziłam się z bólem szyi i ramienia. Zeszłam na dół. Powiedział, że rozmasuje mi mięśnie. Po jakimś czasie jego ręce zaczęły schodzić niżej. Powiedział jej, że jeśli chce, by urosły jej piersi, co jest marzeniem każdej 11-latki, musi je masować. Dotyka więc jej piersi, ona pokazuje, że jej się to nie podoba. Kiedy zrozumiałam, co robi, odepchnęłam go i pobiegłam do pokoju. Poszedł za mną i powtórzył, że mam nikomu o tym nie mówić. Gdyby powiedziała innym, co zrobił jej tata, pewnie nikt by jej nie uwierzył. Emma milczy, ale zdecydowanie odsuwa się od ojca. Nie chciałam już zostawać z nim sama. Dzieciństwo sióstr zostało zniszczone przez ich ukochanego ojca. Starsza córka stanowi ryzyko, więc Tumi kieruje uwagę ku 5-letniej Nicoli. Ojciec po raz pierwszy dotknął Nicole w trakcie zabawy. To zdarza się dość często. Miałam 5 lat. Bawiliśmy się? A on mnie podniósł i posadził na kolanie. Dzieci uwielbiają się bawić. Jeżeli dorosły mówi, że coś jest tylko zabawą, dziecko w to wierzy. Położył rękę na mojej nodze i przesuwał ją coraz wyżej, aż dotarł do części intymnych.
Byłam mała, nie wiedziałam, że to coś złego. Kiedy skończył, postawił mnie na ziemię, a ja pobiegłam bawić się dalej. Nie widziałam w tym nic nienormalnego. Tumi wiedział, że Nicola łatwo mu się podda. Córka go kochała, więc pozwalała mu nawet na to, co jej się nie podobało. Chciała być grzeczna. Wiedziałam, że mnie krzywdzi. Powtarzałam mu, że już nie chcę się bawić. Gdy nie przestawał, zaczynałam płakać, a on wychodził. Przez kolejne 5 lat Kevin regularnie molestował Nicole. Przeżyła szok, gdy poszła do gimnazjum. Moi znajomi opowiadali, co robią ze swoimi ojcami. Zapytałam koleżankę, czy robi z tatą to samo, co ja. Powiedziała wtedy, że to coś złego. Zaczęła kwestionować jego zachowanie, gdy dowiedziała się, że jest niewłaściwe. Wstyd, wina i odpowiedzialność spoczywające na niej ciążyły jej tak bardzo, że nie chciała rozmawiać o tym z obcymi. Pomimo molestowania, Emma i Nicole są z ojcem blisko. Siostry występują w pobliskich barach i klubach. Emma ma 17 lat, Nicola 12. Tata uważał się za menadżera. Załatwiał nam występy i zajmował się pieniędzmi. Zaczęłyśmy śpiewać w różnych miejscach. Spełniałyśmy marzenia. I zapominałyśmy o tym, co się stało. Wheeler uważa, że zachęcenie córek do śpiewania było częścią planu Tumia. Uszczęśliwiał je, umożliwiając występowanie na scenie. Darzył je miłością i uwagą, wywołując pozytywne uczucia. Z ojca powoli zmieniał się w kolegę. Poza domem zachowywał się zupełnie inaczej. Miły facet, z którym można było się napić i pobawić. W domu stawał się potworem. Dziecko ma w głowie zamęt. Ma wspaniałego ojca, z którym się bawi. Chodzi w różne miejsca i rozmawia o wszystkim. To specjalne miejsce dla dziecka, ojca i siostry. Czy poświęci 95% dobrych chwil, by nie przeżywać 5% złych? Tak właśnie działają napastnicy. Nicola dorasta, a molestowanie staje się coraz bardziej intensywne. Robił wiele strasznych rzeczy. Kilka razy próbował włożyć mi penisa do usta, ja go odpychałam. Albo łapał mnie za dłoń i wciskał do niej penisa. Nicola nie może zrozumieć zachowania ojca. Bardzo kochałam tatę. Nie sądziłam, że może mnie tak skrzywdzić. Tumi molestował córkę w sposób typowy dla przestępców seksualnych. Podczas molestowania nic nie mówił ani na nią nie patrzył. W ten sposób wyłączał się i całą uwagę skupiał na dokonywanych czynnościach.
Dziecko zaczyna się zastanawiać, czy to naprawdę się wydarzyło. Nie przestawał, póki nie był zaspokojony. Nicola błaga ojca, by przestał. Błagałam go, żeby tego nie robił. Powtarzał, że jeśli komuś o tym powiem, zniszczę naszą rodzinę. Manipulował mną. Groził, że wszystko stracę. Mówiąc o tym, ryzykowałam utratę kariery i wszystkiego, co miałam. Bezpieczną strefą był dla nich dom rodzinny, matka i ojciec. Mimo że ojciec je molestował, nie przestawały go kochać. Chciały tylko, by przestał to robić. Ciągle się bałam. I cały czas się o to obwiniałam. Starałam się być jak najlepszą córką. Myślałam, że jak będę grzeczna, on przestanie to robić. Nicola opisuje wszystko w pamiętniku. Nie mogłam trzymać tego w środku. Po każdym zdarzeniu zapisywałam to w pamiętniku, który trzymałam pod poduszką. Bardzo mi to pomogło. Molestowanie izoluje ofiary. Wstydzą się tego, co się dzieje. Pisanie o swoich uczuciach, strachu, wstydzie i bólu jest wspaniałym lekarstwem. Wkrótce Emma znajduje pamiętnik siostry. Trafiłam na stronę, gdzie opisała to, co zrobił jej tata. Zrozumiałam wtedy, że obie jesteśmy jego ofiarami. Nie spodziewałam się przeczytać tego w pamiętniku dziecka. Zapytała, czy pisałam prawdę. Zaczęłam płakać. Objęła mnie i powiedziała, że jej też to robi. Nie sądziłam, że to zrobi, bo odpychałam go tyle razy, że nie próbował. Nie spodziewałam się, że zaatakuje moją siostrę. Wiedziałam, że możemy sobie pomóc dzięki rozmowie. Nie musiałam już pisać pamiętnika. Obu nam było trochę łatwiej. Siostry zwierzają się sobie, ale boją się porozmawiać z kimś innym. Nie wiedziałyśmy, co zrobić. Kto uwierzyłby dwóm dziewczynkom? Nie chciałyśmy też zniszczyć naszej rodziny. W 2007 roku Emma zachodzi w ciążę. Nie wie jednak, że jej siostra wciąż jest molestowana. Czułam, że nie mam już z kim porozmawiać. Musiałam radzić sobie sama. Emma rodzi córkę i wyprowadza się z domu, zostawiając w nim 17-letnią siostrę. Nicola została sama. Wtedy molestowanie jeszcze bardziej się nasiliło. Wiedziałam, że tata był złym człowiekiem, ale nie wiedziałam, że zabrnie tak daleko. Tu mi chce zrobić kolejny krok. Czy będzie to o jeden krok za daleko? Groził im, by nikomu nic nie mówiły. Przystosował je do milczenia.
Była to dla niego wymówka, by pójść o jeden krok dalej. Gdy byłam mała, tata robił mi coś, czego nie rozumiałam. To samo robił mojej siostrze. Program zawiera treści przeznaczone dla dorosłych. Jest wrzesień 2007 roku. Kevin Toomey od 12 lat molestuje swoją córkę Nicole. 17-letnia Nicola ma chłopaka. Zakłada wkładkę domaciczną, aby uchronić się przed ciążą. Była to dla niego wymówka, by pójść o jeden krok dalej. Doktor Kerry Nixon uważa to za kulminację 12 lat poniżania. Groził im, by nikomu nic nie mówiły. Przystosował je do milczenia. Wodze puszczają, kiedy Nicola zabezpiecza się przed ciążą. Wiedział o wkładce i o tym, że szanse zajścia w ciążę zmalały do zera. Zaplanował sobie, że kiedy nadarzy się okazja, zgwałci swoją córkę. Kilka dni później Nicola jest u znajomych. Wiedziałam, że jest późno i że muszę wracać. I że tata był w domu sam. Powiedziałam koleżance, że boję się tam wrócić. Toomey często starał się zostawać z nią sam na sam. Wiedziała, co czeka ją po powrocie do domu. Pobiegłam na górę i usiadłam przy drzwiach do pokoju. Parę minut później usłyszałam kroki. Napierał na drzwi, a ja go wpuściłam. Wszedł do środka, zaczął mnie rozbierać. Położył na łóżku. Trzymał mi ręce, wskoczył na mnie i zgwałcił. Nie mogłam go zepchnąć. Myślałam tylko, że zrobi to, co chce i sobie pójdzie. Gdy skończył, przypomniał mi, bym nikomu nie mówiła. Potem wyszedł. Doktor Nixon uważa, że Toomey od dawna planował ten atak. Zapewne od lat fantazjował na ten temat. W końcu dotarł do punktu, gdzie był pewien, że córka nie zdradzi jego sekretu i nie zajdzie w ciążę, więc wreszcie może ją zgwałcić. Nicola została w pokoju sama. Wiedziałam, do czego jest zdolna. Ale nie sądziłam, że zabrnie tak daleko. Był moim tatą. W życiu bym się tego nie spodziewała. Płakała przez całą noc. Rano wszystko wróciło do normy. Podczas śniadania patrzyłam na niego z nienawiścią. Budził we mnie od razu. Kilka tygodni później Nicola zwierza się siostrze. Mój świat się zawalił, gdy dowiedziałam się o gwałcie. Myślałam, że mogłam jakoś temu zapobiec. Gdybym powiedziała o tym komuś na początku, nie tknąłby jej. Bojąc się o rodzinę i córkę, my siostry ustalają, że nie zgłoszą tego policji.
Gdyby komuś powiedziało ich sytuacji, ich życie by się zmieniło. Łatwiej było im cierpieć niż narażać na cierpienie najbliższych. W czerwcu 2008 roku Nicola postanawia powiedzieć o wszystkim mamie. Powiedziałam jej, że nie mogę tak dłużej żyć. Zaczęłam płakać. Trzymała mnie za ręce i obiecała, że się tym zajmie. I tyle. Rodzina dalej spędza razem czas, ale coś zmienia się w Nicoli, gdy widzi ojca z Amelią, córką Emmy. Bałam się, gdy zostawali sami. Wchodziłam do pokoju i zabierałam ją z jego rąk. Zrozumiała, że jeśli nie pójdzie na policję, Amelia może zostać kolejną ofiarą. Czasem bodźcem do działania może być strach o dziecko lub inną słabszą osobę. Przestała widzieć go jako ojca. Stał się ohydną osobą, chorym zboczeńcem. Bardziej niż o własne bezpieczeństwo martwiła się, by nic nie stało się jej siostrzenicy. Nie sądzę, by mógł zrobić coś mojej córce. Ale wolałam nie ryzykować. Kilka tygodni po tym, jak wyznała prawdę mamie, Nicola idzie na policję. Wiedziałam, że muszę coś zrobić, opowiedzieć o tym policji. Przez całe życie wmawiano im, że zniszczą rodzinę, jeśli coś powiedzą policji. Czuły też strach, że nikt im nie uwierzy. Detektyw Mark Lewis zajął się tą sprawą. Jeśli ofiara nie ufa śledczemu, wpływa to na proces postępowania. Dlatego wierzymy i uważnie słuchamy. Cieszyłam się, że mi uwierzyli, bo najbardziej bałam się, że tam wejdę, a oni mnie tylko wyśmieją, że i ja, i Amelia będziemy musiały z tym żyć. Ale uwierzyli. Nicola i Emma muszą nagrać swoje zeznania. Po raz pierwszy mówią o wszystkim nieznajomym. Gdy byłam mała, tata robił mi coś... w porządku. Niezwykle ciężko jest powiedzieć komuś, że padło się ofiarą molestowania. Konsekwencje tego są ogromne. Dla Emmy i Nicoli było to bardzo trudne, ale udało im się pokonać lęk. Gdy byłam mała, tata robił mi coś, czego nie rozumiałam. To samo robił mojej siostrze. Co się stało? Próbował dotykać mnie w różne miejsca i kazał mi dotykać siebie. Ile miałaś lat? 9 albo 10. Zdejmował mi bluzkę i bawił się. Prosiłam, by przestał, ale on zdejmował spodnie i kazał mi dotykać go w tych miejscach. Tu mi nie docenił Nicoli. Nie spodziewał się, że to powie. Przez 12 lat udało mu się zmuszać ją do milczenia. Siedemnastoletnia Nicola ze szczegółami opisuje tamte zdarzenia. Zdjął mi spodnie i dotykał mnie tam ustami. Chciałam go zepchnąć. To było straszne. Ważne jest ustalenie wszystkich szczegółów. Pytamy o rodzaj popełnionego przestępstwa, ponieważ każde wykroczenie karane jest inaczej.
what types of sexual offence has been committed, because each offence will have different punishments when it goes to trial. Położył się na mnie. Włożył we mnie swojego penisa i zaczął uprawiać ze mną seks. Wracanie pamięcią do tamtych chwil było niezwykle ciężkie. Dlaczego wcześniej o tym nie mówiłaś? Bałam się. Czego? Nie wiem, wszystkiego. Kazał mi o tym zapomnieć. Wiedziałam, że dobrze postąpiłam. Byłam zadowolona. Poczułam wielką ulgę. Żałowałam, że nie zrobiłam tego wiele lat wcześniej. Po nagraniach Nicole miała nie wracać do domu. Czekała, aż aresztują jej ojca. Został aresztowany pod zarzutem molestowania Nicole Jenny. Zarzekał się, że nigdy ich nie tknął. Zabrano go na posterunek, gdzie został przesłuchany. Wszystkiego się wypierał. Myślał, że jest nietykalny, że jego córki nigdy nic nie powiedzą. Miał za dużo do stracenia, by się przyznać. Tu mi został wypuszczony za kaucją. Miejscem zbrodni był dom rodzinny, ale podczas śledztwa pojawiły się problemy. Kevin mieszkał tam od 21 lat. Nicole całe dzieciństwo, więc w domu było ich DNA, włosy, odciski palców i inne tego typu dowody. Na tej podstawie ciężko było określić, czy popełniono przestępstwo natury seksualnej. Dowody nie wystarczyły. Policja spisała zeznanie matki Nicole, która przyznała, że nie wiedziała o molestowaniu, póki córka jej o tym nie powiedziała. Zebrano odpowiednie dowody i przedstawiono je służbie prokuratorskiej. Kevin został oskarżony. Tumiowi postawiono 17 zarzutów, ale czy sąd uwierzy Nicole i Emmie? Nie był ojcem, ale potworem. Pytał mnie, czy kłamie. Twierdził, że chce zwrócić na siebie uwagę. Potencjalnie każdy z nas zna takiego człowieka. W marcu 2009 roku Kevin Tumi czeka na rozprawę w związku z 17 zarzutami o molestowanie córek. Tumi nie przyznaje się do winy. Tak jak wielu pedofilów, Tumi jest tchórzem i nie bierze odpowiedzialności za własne czyny. Uważał, że z własnymi córkami może robić, co tylko chce. Nie obchodziło go, przez co musiały przejść. Utwierdził je w przekonaniu, że nie był ojcem, ale potworem. He had no value for what he'd put them through, and essentially confirmed what they already knew. He wasn't a father, he was a monster. Nagrania zeznań przedstawiono w sądzie, ale Nicole i Emma znajdowały się w tym czasie w innym pomieszczeniu. Przesłuchiwał nas jego adwokat. Pytał mnie, czy kłamie. Twierdził, że chce zwrócić na siebie uwagę. Czy 17-latka poszłaby do sądu i rozbiła rodzinę dla odrobiny uwagi? To było straszne. It was awful. Drugiego kwietnia Kevin Tumi został uznany za winnego popełnienia 8 czynów lubieżnych, 5 molestowań seksualnych i 2 gwałtów na Nicole. Skazano go też za próbę molestowania Emmy. Wyrok obejmował 14,5 roku więzienia. When
Kiedy dowiedziałam się, że został skazany, poczułam ogromną ulgę. Twierdził, że nikt mi nie uwierzy. Kiedy w końcu komuś zaufałam, skazano go. Mogłam to zrobić lata temu. Według dr Nixon nie był to niezwykły przypadek. Toomey jest typowym przestępcą seksualnym. Jest manipulatorem, umie przygotować swoje ofiary, stara się zdobyć ich zaufanie. Był lubiany przez innych mieszkańców miasta. Najgorsze jest to, że potencjalnie każdy z nas zna takiego człowieka. Według Wheeler posiadanie dwóch córek było dla Toomeya okazją do molestowania. Dzieci są łatwym celem ze względu na silną więź z rodzicami. To rodzicom powinny się ufać najbardziej na świecie. Dlatego molestowanie w domu jest tak destruktywne. Ten, komu ufaliśmy, zdradza nas i poniża. Mark Lewis jest pełen podziwu dla Emmy i Nicoli. Powiedzenie nam o całej sytuacji, pomoc w śledztwie i przetrwanie rozprawy wymagały siły i determinacji. Nicole i Emma są wspaniałym wzorem dla innych ofiar. Emma wciąż nie może sobie wybaczyć, że milczała przez tyle lat. Zawsze będę czuć się winna za to, co zrobił mojej siostrze. Nigdy mu tego nie wybaczę. Aby poradzić sobie z bólem emocjonalnym, Nicola szukała pomocy w alkoholu. Piłam, aby o tym wszystkim zapomnieć. Choć ojciec był w więzieniu, ja byłam bezpieczna. Ciągle czułam, że jest obok. Gdy byłam sama w domu, już innym. Często bałam się, że zaraz wejdzie do pokoju. Szukała też czułości u obcych. Przyzwyczaiłam się do uwagi poświęcanej mi przez ojca. Szukałam jej u obcych ludzi. Brzydzę się siebie i nienawidzę za to. Ale myślałam, że tak sobie z tym poradzę. Ofiary przestępców seksualnych często krzywdzą same siebie. Zadają sobie ból, stają się rozwiązłe, ponieważ tak bardzo się nienawidzą, że chcą same się ukarać. Tak było w przypadku Nicoli. Byłam zła, że mi to zrobił, że na to pozwoliłam. Nie chciałam się taka stać. Wiele osób kazało mi z tym skończyć. Poznałam terapeutkę, która uratowała mi życie. Emma i Nicola bardzo się od siebie różnią. Ale łączy ich jedno.
Obie były ofiarami molestowania przez ojca. Dzięki temu wiedzą, że zawsze mogą na sobie polegać. To doświadczenie nie zniszczyło im życia. Teraz są dobrymi matkami i siostrami. To stracił Kevin Toomey. That's why Kevin Toomey has lost. My relationship with Emma means so. Moja więź z Emmą jest niezwykła. I think if she didn't. Gdyby nie zdecydowała się mówić, nie zrobiłabym tego. Jest dla mnie wszystkim. Yeah, she means everything to me. She really does. She's amazing. Gdy ich ojciec odsiaduje wyrok, Emma urodziła kolejne dziecko. A Nicola sama została matką. Cieszę się, że to zrobiłyśmy. Lepiej późno niż wcale. Zrobiłam coś niesamowitego. Jestem bardzo szczęśliwa, mam cudownego synka. To, co się stało, zostanie ze mną na zawsze. Ale staram się żyć chwilą. I jestem wdzięczna za to, co mam. Kevin Toomey odsiaduje wyrok 14,5 roku więzienia, ale w 2016 roku będzie się mógł ubiegać o zwolnienie warunkowe. Tekst Jakub Sikora, czytał Daniel Załuski.